Bluzkwa nadaje. Wskazuje złotka na sprutej sakroszmacie. Zapiąć pasy! Będzie ostro! Szlak. Chwila. Chwila. I są! System Alfa Herkulis. To w kwadrancie Keystone. Mam to. Namiar wszedł. Tym razem się nie wyrwą. Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam. My spotykamy się tuż po odcinku z uwolnienia Niki. Niewdzięcznej Niki, ale jakże niewdzięcznej. Zobaczymy, czy to całość da się nam doprowadzić do końca. Oczywiście na starcie zachęcam Państwa do wsparcia kanału w postaci subskrypcji, łapek w górę. Bo już na piątek planuję nową serię na kanale. Jeżeli chcecie Państwo zgadywać, to zapraszam do pisania w komentarzach, co to może być za seria. Zapraszam do oglądania. Co za plany? Spróbowaliśmy. Niki gdzieś tam jest. Musi być sposób. Tak. Możemy zgnieść ich naszą potężniejszą flotą. Lecz niestety nie mamy takowej. Słuchajcie, najlepiej działamy, jak nie mamy wyjścia. Ktoś na pewno ma pomysł. Rocket, masz coś? No a co z łowcami? Poprośmy o chwilowy rozejm. Jądu przeze mnie gnije właśnie w Kyln. Wyrwijmy go. Włamanie do Kyln? Wolę już walczyć z flotą kościoła. Ja go wyrwę. Ta, Gamora da radę. Też tak sądzę. Jestem. Ja też, ale to bez znaczenia. Pozostali łowcy rozproszyli się. Ocalali, kryją się lub odsiadują wyroki na zaściankowych planetach. Zresztą, co wart pirat bez statku? Nasza alpaka. Groot nie ma złych pomysłów. Jestem Groot. Ten akurat jest zły. Nie lecimy na Chitauri. Właśnie tego typu pomysłu szukamy, ale innego. Węże wbiją nam nóż w plecy. Zakładając, że nie wbiją go w brzuch. Gamoro, pomysły? Może ziemscy bohaterowie pomogą? Herosi w piżamach. Czy to piżamy mocy? Wierz mi. Ziemia jeszcze nie dogoniła innych. Trzeba kogoś z flotą. Słuchajcie, tak mi przeszło przez myśl, że alpaka będzie miała teraz jakąś flotę swoją. No zobaczymy. Moment. A co jeśli odpowiedź przez cały czas ślini się tuż obok? Piterze Quillu, ten stwór nie obsłuży okrętu. Nie, nie o to chodzi. Pomyślcie. Kami jest dla nas nieprzydatna. Tak samo jak dla kościoła. Chcą prać ludziom mózgi. Na zwierzęta nie zwracają uwagi. Ale nie na Kosmo. Mózg Kosmo jest potężniejszy od naszych. To czyni go podatnym na obietnice, jak Roketa. Dzięki, ale nie jestem zwierzęciem. Ale znamy kogoś, kto ma całą armię zwierząt. Pewnie Riker nawet okiem na nią nie rzuci. Skąd możemy wiedzieć, że nie jest z nimi? Jestem Groot. Strażnicy Galak! Ohoho! Ciągle chce nas wypatroszyć i rzucić młodym na żer. Słuchajcie, to jest to. Nasza ostatnia możliwość. Musimy przeprosić i spróbować to naprawić. Może złożymy jej dar. Zawrzemy rozejm. Nie zamierzam wrócić do klatki. Nie, spójrz szerzej. Znacznie szerzej. Pomyśl, jakiej bestii najbardziej chce. Drax wie, o czym mówię. O, tak! O nie, 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 nie! Zaczyna się! Wiesz, gdzie zmierzamy? Na Machlu 4! Walczyć z legendarnym Fing Fang Fumem! Nie, no ta alpaka nam się tutaj rozkręca na naszym statku. Rozdział 13, wbrew wszystkiemu. Tak, zaraz wlecimy w ten bajzer, prawda? Mawiają, że pierścienie Machlu 4 spadają w płomieniach na bezbożne wynaturzenia z powierzchni.
brzmi super. I pewnie jest gorsze niż wygląda. Tak jest. Wielu pobratyńców ruszyło na tę straszną pielgrzymkę. Żaden nie wyszedł. Clark! Trzymajcie się czegoś! Dziwne miejsce, drodzy państwo. I chyba nie wrócimy już stąd. Jestem głód! Nie! Nie! Padły stabilizatory! Systemy naprawcze przeciążone! Jeśli mamy się rozbić, spróbujmy przynajmniej o Fin Fan Fuma! Nikt się nie rozbije! Ktoś jednak tak! O kurde! Te szczyty są niebezpieczne! Wow! Flark! Ja próbuję spowolnić lot! Skręcaj, skręcaj! Nie wrzeszcz! Skręcaj! Gdzieś na wodzie może uda nam się... Peter! O cholera, drodzy państwo, to będziemy musieli powtórzyć wyjątkowo. Uważaj na tamto, Peter! Czyli czy możemy we wszystko nie wpadać? Peter! Mam uważać na tamto, tak pamiętam! Ociom! Ociom! Wspaniale! No i co ci się w tym podoba? Nic za nic! Witam się ze śmiercią! Rogniemy mocno! Trzymajcie się, W końcu się udało, drodzy państwo, ale nie lubię tego sterowania tutaj tymi statkami kosmicznymi. Jakoś nie przypadło mi ono nadzwyczaj do gustu. Wydaje mi się, że mogło to by być trochę lepiej rozwiązane. Tu trochę szczęścia trzeba, żeby za pierwszym razem bezpiecznie dotrzeć do celu. A tej co tak do śmiechu? Ja tu nic śmiesznego bym nie widział w tej sytuacji. Straciliśmy statek. Nie będziemy mieli jak wrócić, chyba że Rocket go naprawi. Nie parkuje Quill. Śmiesznie była nam dziś pisana. O ile tylko Fin Fan Fum nas nie pożre. Hej! Ale trzeba go znaleźć! Idziemy? O, ale wariactwo. Właśnie parkujemy. Dobra, lecimy w takim razie, moi mili. O rany! To na bank nie powinno iskrzyć! Będziemy się tym martwić, jak złapiemy naszego smoka. Jestem Groot! I przekonamy Lady Hellbender, żeby pomogła spuścić manto kościołowi. Nim ruszymy wykonać misję, podnieśmy się na duchu hatatiańskim hymnem bojowym. Ale... Ahoj, przygodo! To jest hymn. Wlarczyć to. Dobra, do dzieła! Jeszcze widać statek w miarę sprawny, otwiera nam drzwi, nie musimy się jakoś siłowo wydostać stąd. Ja chcę Fing Fang Fuma. Ocalić galaktykę w sumie też. Fing Fang Fun. Trzeba sobie to gdzieś zapisać. No dobra, nie widzę żadnej kupy Fuma. Poszukujmy katafiańskie. Legendy o deszczu ognia są prawdą! Są inne legendy, o których warto wiedzieć? Te o chwalebnej śmierci! No, o ile będzie chwalebna! Rocket, nie oszukuj, na skróty nie ma łatwo. Wszystko się tu rozpada! Nie po to tu jesteśmy, by zabił nas lud i głazy. Na Maklu 4 jest tylko jedna szlachetna śmierć. Wielu jej już tu zaznało. Przypomni ktoś Draxowi, że nie wpadliśmy tu umrzeć? Nikt nie umrze! Bierzemy Fuma żywcem! Przekazujemy go Lady Hellbender żywego! I nakłaniamy ją, żeby pomogła nam w walce z armadą kościoła! Czyli w tym naszym planie umieramy w walce z armadą? Może tak, ale na pewno nie wcześniej! Dobra, Drax, użyj nieco swojego entuzjazmu na tym kamieniu! Elegancko, dzięki, Drax. Świetnie. Drax właśnie rozwalił czaszkę istoty, którą mieliśmy schwytać. Pa, galaktyko! Nie lękajcie się. Mawiają, że jego kości nie da się skruszyć. Jestem Groot. Groot mówi, że chce się na to napatrzeć. Nie śpiesz się, stary. To może być ostatnia szansa, żeby coś obejrzeć.
Myślicie, że Fum tam jest? Jeśli książki fantasy mnie czegoś nauczyły, to że smoki uwielbiają wnętrza. Jestem Groot. Groot chce wiedzieć, czy pisali w nich coś o tym, jak je złapać. Na pewno było coś o pracy zespołowej i zaufaniu. Jestem Groot. Na smycz z pewnością, na smycz, drodzy państwo, albo przykuci łańcuchami. Dobra? I zawsze była tam góra. I ci dobrzy zawsze wygrywali. Jestem. Dobra, zobaczmy, co tu jest do ogarnięcia. Chyba coś tam widzę przed nami. Ma wielkie, straszne pazury? Patrzcie, był to mój lud. Nie widzieliśmy ich aby we wspomnieniach Draxa? Jak Mantis nas połączyła. To katatiańskie znaki łowców. Dobra, tu nie możemy zejść. Dobra, lećmy. Co tam, Drax? Dzielnych katatian. Kiedy Thanos zniszczył Katat, mój lud został złamany. Fizycznie i mentalnie. Jego podróż rzuciła wielu mych pobratymców właśnie tutaj. A ilu z tych łowców zdołało powrócić? Żaden. Wszyscy padli ofiarą Finfan Kfuma? Nie ofiarą. Przybyli tu po wspaniałą bitwę. Prawdziwie chwalebną śmierć. Wydaje mi się, czy stajemy się właśnie częścią czegoś wielkiego? No jasne, częścią wielkiego szwedzkiego stołu Fuma. Mówię o kroczeniu ścieżką wytyczoną przez lud Draxa. Przybyliśmy ocalić galaktykę. Aż się chce wierzyć w przeznaczenie. Nie chciałbym psuć nastroju, ale wszyscy tu wymienieni mieli przeznaczone zostać karmą dla potworów. Jeśli zginiemy, to jak prawdziwi katatianie. Jeśli my zginiemy, to inni też. Magus pochłonie wszystko. No to złapmy Fuma i dopilnujmy, żeby się tak nie stało. No to lecimy, drodzy państwo, czym prędzej schwytać Fuma. Nie ma na co już tu chyba czekać w tym momencie. O, dzień dobry, robaczku. Nawet dwa. Dobra ekipa, zdołamy wszystko załatwić tego czegoś, to film wam Fumie możemy zapomnieć. Nie bardzo mamy czas, żeby się tam wleć! Powiedz do tego kociemu z bardzo chodzi! Wy też jesteście to, co ja? Pierdzi tu smrodem! Chyba on dzieje trucizną! Szkoda, że Fum wcześniej go nie zjadł! Może to nie jego terytorium łowieckie! Tak, tak. Po ziemi nim. Obezwładniony. Ten zakrzywiony kot nie ma chyba żadnych słabych punktów. Wygląda jak gigut. Może ma te same słabości. Widzę, że Quillu, puść mnie do tego chłopca. Oto mój gniew. Oby zadziałał ten plan w tej Helendy. Pewnie, że zadziała. Wymyśliliśmy go razem. Trzeba się przerzucić na ciężkich. Jeden zaraz spadnie. Tak. Wiem, jak figuda musi przemyśleć to na chłodno. Co teraz, Peter? Dobra, po jednym. Krzywy chodzą na ludzi, a nie odwrotnie. Trzeba nauczyć tego spora przewrotem. Co to jest? Ile my z nimi tu będziemy walczyć? Nie do ciebie! Musimy przejść próbę przed walką z nim! O cholera, chwycił mnie. To teraz, Peterze! Jakby w ogóle nie czuł bólu! No, tak też mi się wydaje, że są nieśmiertelni. Na miastkę, Drax! To taka lodówkowa wersja Kikuta! Może ma te same słabe punkty! To tobie! Pokonamy te bestie! Spytamy Fuma! Tak nam pisane! Obyś miał rację! Ten sprząt na dobro galaktyki! Komuś jeszcze przypomina się Sechnar 9? Ma chyba miękkie i podatne podbrzusze! Niszczyciel do akcji! Szkoda, że Fum wcześniej go nie zjadł! Może to nie jego terytorium łowieckie! Mam nadzieję, że teraz ten jeden padnie już. Durwiel wciąguje każdy strzał! Jestem Groot!
Dobra, musimy Draxowi pomóc. Ja wiem, że ja nie powinienem wchodzić w te opary. Trucizny, a ten stoi w środku. Boli? Niszczy! Jak mam pokonać bestię, jeśli nie da się jej zranić? Dobra, jeden pad. Weź już odpuść te gry słowne. Dobra, pada, drodzy państwo, chyba. Nie? Wielu z moich walczyło w tych miejscach. Ja już myślałem, że po nim. Do końca Śmierdziel ma wrażliwy brzuch, trzeba go przewrócić. No ale to nie taka prosta bestyjka, żeby ją przewracać w tym momencie. W skali od 1 do 10, ile razy większy, silniejszy i straszniejszy jest Fum niż ten stwór, którym walczyliśmy? 10 tysięcy. Tak też myślałem. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, Roger. No dobra, ale chwili, 10 tysięcy razy. Zawsze jest dosłowny, tak? To jasne, że nasze szanse są kompletnie do kitu. No, przeciśniemy się elegancko po surowce. Ci tam się kłócą jak zwykle. Cokolwiek zgotuje nam... A my zbieramy, co nam potrzebne. A Lady Hellbender nie stanie po naszej stronie. Nie, dobra, to... Nie, jeszcze tu coś niby jest. Tu gdzieś na górze, dobra. Z pewnością chcemy stąd wyjść i myślę, musimy się w lewo kierować tu w jakiś sposób, rozwalić tutaj. Co my z tym możemy zrobić? Nie mógł ten Fum zrobić sobie domu z cieplejszej planety? Jak nieskończony magmowy ocean Corberusa 6. Lub Celestii Prime i tamtejsze burze do głębi skła. Jestem Groot. Dobra, mogło być gorzej. Dzięki, Gamoro, ładnie sobie z lodem radzisz. Orzesz, ogarnijcie te ślady pazurów. To chyba musi być Fum, co? Czy nam przyjdzie z nim walczyć? Tak, też myślę, że musimy tędy przejść. Tylko nie bardzo wiem jak. Zdaje się, że pod tymi głazami po drugiej stronie jest chyba półka skalna. Świetnie, tylko zastanawiam się... Wiemy na pewno, że Milano nic się nie stanie, bo jak tu utkniemy, to... Z Milano powinno być ok. No przecież tego już nie ma, Milano. Nawet jeśli utkniemy, będziemy jak królowie żywić się mięsem Fin Fang Fuma. Mogę oczyścić ją z tego gruzu, Peterze Quillu. Potrzebne mi tylko coś do rzucenia. Może rzuć Quillem. Nie będzie tak źle. Jego miękkie ciało nie jest dobrym do tego narzędziem. O wiele za dużo tu różnych jaskiń i szczelin. Pewnie są pełne paskudnych niespodzianek. Na szczęście dla nas podróżujemy z najpaskudniejszą z nich, choć wygląda niezwykle niewinnie. Dobra, spróbujemy te superki. No dobra, to pierwszy z wielu kroków, jakie trzeba podjąć, żeby przejść na drugą stronę. No dobra, a jakie są te następne? Nad tym jeszcze pracuję! Leci! Czyli krok drugi to zmiażdżenie nas wszystkich? Chyba rozumiem, co kombinuje. Spadł! Ostatni krok, Drax. Jak zepchniemy tamte głazy, będziemy mieć przejście. Pięknie! Chyba nigdy nie widziałem cię w tak dobrym humorze. Bo nigdy wcześniej nie widziałeś mnie na wielkich głowach. A nasza misja w strefie zastrzeżona? Drax, wiem, że długo na to czekałeś. Ciesz się chwilą, stary. Dziękuję, Peterze Quillu. Muszę przyznać, że po tym wszystkim było mi to potrzebne. Tak, cóż, może gdybyśmy posłuchali cię od razu i... Przygotujcie się! Coś chyba jest przed nami! Okej, okay, mamy dostępne także ulepszenia. Raczej na pewno nas widzi tym kolbicie. Lodowate gówna. Nie lekceważ niczego, co potrafi przetrwać trudy tej planety. Dobra rada! Ha! Ostrożnie! Teraz ci da! To chyba powinna być szybka piłka. Wow, ale mocarny! I przywita nas ciepło! W takim tempie może nam zabraknąć czasu na ratowanie Niki! Nie da się Fin Fang Fuma skrytać od razu! Nie popędzaj! Ja tam jestem gotów, Fin Fang Fumie! Cóż za entuzjazm, Drax!
Tylko lawiny nie sprowadź! No, tam mu coś pękło ładnie, Rocket. Dajesz. Nie było to jakieś wymagające wyzwanie. Od kiedy robimy takie rzeczy? A jeśli jest już za późno? Tam nie, to tak. Dokończy to, co zaczął, a rytuał... To znaczy, że robimy to wszystko na marne. Nie na marne. Jeśli naszym ostatnim czynem będzie walka z Fin Fan Fumem, odejdziemy z honoru. Nie dla mnie ostatni czyn. Więc miejmy nadzieję, że nie jest to za późno. O tam! Kolejne złowrogie szczyty. Zaczynam mieć ciary przez tę planetę. Ciągle myślę, że Fum nas zaraz chlaśnie od tyłu. Tam gdzieś na górze. Fum to legendarna bestia. Legendarne bestie nie chlastają od tyłu. Może i nie, ale sprytne tak. Dobra, postaramy się wyzbierać tych surowców. Może na więcej bajerów będzie nas stać przy stole warsztatowym. No zobaczymy, zobaczymy. Zapowiada się jeszcze długa przebieżka przed nami. Zapadnie się. No to jest chyba to globalne ocieplenie, skoro tu lodowiec Marza. A skąd to wiesz? Halo, to zabójczyni. Na bank traktowała gazem masę sławnych osobistości. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Kogo strój tym razem? Użyj tych swoich wypasionych... Zagruta. Ale to nie wszystko chyba. Tu jeszcze w jakiś sposób powinniśmy móc się dostać. A co z tym gazem my ogarniemy? Halo, to zabójczyni. Na bank. Mam taki pomysł. A może wysłabić Puma do jednej z tych gazowych jazd? Pogumanić go? Dużo. Tego zabić jak należy. Powtarzam po raz ostatni, Drax. Nie zabijemy Fin Fan Fuma. Złapiemy go i przekażemy Lady Hellbender, żeby nam wybaczyła. I miejmy nadzieję, pomogła w walce z kościołem. Skomplikowane. Mam nadzieję, drodzy państwo, że te zablokowane nie będą nam puszczać smrodków. Jak najbardziej chyba tak będzie. No skoro tu jest tak bardzo zimno, to nie powinno to się roztopić, chyba że od ciśnienia jakiegoś. Nie wiem. Chwila, chwila. Rocket, czy ty siedzisz po szyję w wodzie? Zmierzymy się zaraz z legendarnym smokiem, a stawką jest los całej galaktyki. Nie zamierzam nas spowalniać. Wow! Jestem pod wrażeniem. Naprawdę pokonałeś tyle. A może Lady H przyjdzie zamiast pomarszka? Nie wiem, jak to nazwać. Myślę, że nie! Tak myślałem! Uwaga! Ha! Na tych stokach zginęło wielu katafian! To twoja wersja mowy motywacyjnej? Nie było to nic nadzwyczajnego. Z Karatatu, drodzy państwo, potrakowaliśmy wszystkich przeciwników. Tam. Dzięki, Groot. Doceniam inicjatywę. Zataczu do truk. Sam, bez nas. Zataczu do truk. Pelargo morad. Soltat flandurga. Dokładnie, znajdźka, drodzy państwo. Jak żeby tu mogło być inaczej? Ja teraz nigdy... Miecz? Będziemy teraz mieczem walczyć? Nie coś dla Draxa. Też tak myślałem, że spadniemy, ale... Potraczu tu truk, pelargo morad, soltat flandurga. Nie tędy? Ej, no bez jaj, panowie, tu dobra. Kto to? To my możemy nawet. Dobra, co dalej?
Da się to przewrócić? Ustąpi pod naporem mej siły. Jakoś myślałem, że tam będziemy musieli się udawać. Wszyscy się patrzeli. Ale wygląda na to, że my stamtąd przyszliśmy i ja się zakręciłem tutaj, drodzy państwo. Staram się myśleć pozytywnie. Czemu? To chyba takie budowanie grupy. Nie potrzebujemy go już. Jesteśmy grupą. Szczerze? Po tym wszystkim, co przeszliśmy... No nie, drodzy państwo, takie zaskoczenie. Staram się myśleć pozytywnie. No i tym razem, drodzy państwo, tak na rzut beretem się udało. No ale nadal jesteśmy w grze, nadal w grze. To najważniejsze. Ostrożnie! Ostre! Bardzo, bardzo ostre! Ani trochę w porównaniu do legendarnych kłów i pazurów Fin Fang Fuma. Wiesz co, jak się okaże, że to tylko czcze gadanie, to poczuję się rozczarowany. O ile dożyjemy spotkania. Peter, patrz! Przed nami dym! No co, ktoś ognisko rozpalił sobie. Kiełbaski pewnie. Ogarnia. Galmach, Galmach. Czy to Fum? Prędzej myśliwi. Git, może wiedzą, gdzie jest. Albo nas zaatakują. Mogę zakraść się do obozu, znaleźć słaby punkt. Spuścić łomot komu trzeba, zaszlachtować przy wszystkich. Brzmi jak dobry plan, Gamoro. Mogą się poddać. Potem pójdzie już gładko. Hej, a... Wszystko w porządku? Nie było czasu pogadać po, no... Po zabiciu siostry? Tak, i innych ważnych wydarzeniach? Jest dobrze, w miarę. Okej. Peter, jest szansa, że Nikki jest stracona. Nie, nie godzę się na to. Jeśli jest, będę musiała podjąć tę trudną decyzję. Jest moją córką. A ja zabójczynią. Wiemy o tym. Ale do tego nie dojdzie. A jeśli tak? Jeśli to będzie wybór pomiędzy nią a wszystkim innym, zrobisz wszystko dla kogoś, kto jest ważny. A wiemy, że ja... A wiemy, że ty zrobisz to samo. Właśnie ciebie potrzebuję, by wróciła do domu. Żywa. Obyś miał rację. No, będziemy musieli się postarać tak to zrobić. Ale Fung Fang Fuma sobie odnajdziemy w kolejnym odcinku. I na sam koniec, drodzy państwo, łapka w górę, subskrypcja na rozwój kanału. Cześć!